Bagdaś. Z przyjemnością przedstawiam gości i proszę o zabranie głosu przez prezesa Przemysława Soczewka. Na wstępie, jak zwykle, chcę podziękować wszystkim za przybycie. Chciałbym przedstawić naszego sponsora Pawła Wolaka oraz firmę ATAF. Podpisaliśmy właśnie z firmą ATAF umowę długoletnią na techniczną część naszego klubu, czyli wszystkie stroje. Robimy stroje dla trzeciej ligi, drugiej ligi, pierwszej ligi oraz ekstraklasy. Wykonujemy również dresy, narzutki oraz inne elementy strojów, ubioru tutaj. Umowa będzie obowiązywała na 3 lata i wszystko będzie produkowane przez firmę ATAF i pod marką ATAF. Jest to jedna z najdłuższych umów, jeżeli chodzi o ramy czasowe w naszym klubie, więc mi jest niezmiernie miło, że z marką ATAF wchodzimy w taką współpracę, będziemy mogli prezentować ubrania marki ATAF i firma ATAF wierzy, że jesteśmy jednym z najlepszych nośników reklamowych oraz sportowych w Polsce do prezentowania ich logotypu oraz marki. Dziękuję. Pawle, kilka słów nowej umowy. Cóż, tutaj pan prezes już praktycznie wszystko przedstawił. Ewentualnie mogę dodać od siebie, że wszystkie materiały, które będziemy produkować, będzie można nabyć u nas w sklepie. Natomiast szczegóły, jeżeli chodzi o ceny i terminy pojawiania się poszczególnych materiałów, będziemy przedstawiać w jakimś tam odstępie czasowym, także niedługo wszystko będzie jasne. Na razie tylko tyle, co przedstawił w tej chwili pan prezes. Dziękuję. Ja jeszcze chciałem tylko dodać, tutaj prezes Saczewko zaznaczył, że będziemy tutaj w strojach ATAF-u, w strojach ATAF-u będą występowały wszystkie drużyny seniorskie, czyli począwszy od trzeciej ligi. I myślę, że to jest taki klucz tej umowy, że zarówno firma ATAF, jak i cała grupa ROSA zyska na tym wizerunkowo. I to jest chyba najważniejsze. Dziękuję. Czy mają Państwo pytania? Bardzo proszę. Czy jakieś produkty do kupienia dla kibiców zostaną wprowadzone? To znaczy, na przykład, czy jeżeli chodzi o sprzedaż podczas meczów, to my niestety nie mamy takiej możliwości. Sprzedaż będzie prowadzona tego w naszym punkcie i przez sklep internetowy. Ale myślę, na ile lat jest podpisana umowa? Trzy lata jest umowa. I myślę, że też w punkcie pojawią się repliki przede wszystkim strojów tutaj, więc każdy będzie mógł nabyć repliki strojów meczowych oraz treningowych, jeżeli będzie taka potrzeba. Moim zdaniem, co jest fajne. Dla mnie największym sukcesem jest to, że firma z Radomia kolejna rozwija się, idzie do przodu i tak naprawdę firmy z Radomia potrafią ze sobą mocno współpracować, jedna drugą wspierać. Dla mnie jest to bardzo cenny i istotny element tego wszystkiego, ponieważ miasto Radom pokazuje, że ma w sobie bardzo duży potencjał. Miała być dzisiaj jeszcze jedna osoba z nami, nowy zawodnik. Niestety miał opóźnienie w jednym locie i nie dotarł tutaj, więc z strony sportowej też za chwilę może opowiem o pewnych zmianach w klubie, ale może jeszcze dam wam pytanie, jeżeli są odnośnie strojów, odnośnie naszej współpracy pytania. A jest już projekt tych strojów jakiś zaplanowany, już one są w produkcji, czy dopiero jeszcze za wcześnie? Już. Będą na wicherku? Tak naprawdę już są uszyte i są dostarczane do klubu. Tak jest, jesteśmy w trakcie znakowania w tej chwili już stroi. Myślę, że na dniach pokażemy najpierw na stronie internetowej tutaj u nas i oraz firmy, a na wicherku jest duża szansa, że już będziemy w nowych strojach występowali. Przynajmniej na prezentacji. Na pewno będziemy chcieli tutaj ten wystąpić. Ale tak, wejdę w słowo. Obecnie również gramy już w strojach wyprodukowanych przez firmę ATAF. Są to co prawda stroje treningowe, ale jak ktoś był na naszym meczu, też się bardzo fajnie prezentują, także nie mamy się czego wstydzić na pewno.
Ja wręcz jestem bardzo dumny tak naprawdę ze współpracy, ponieważ stroje meczowe szczególnie jest to takie coś, co od paru lat jest dosyć dużym zagadnieniem w klubie, ze względu takiego, że te stroje różne firmy prezentują różną jakość. Do tej pory tak naprawdę przerobiliśmy około 6 firm, 6 różnych marek stroi sportowych i powiem wam szczerze, że wiele z tych stroi, pomimo dużych tak naprawdę brandów międzynarodowych, są jakościowo nie takie, jakie byśmy oczekiwali. A w głównej mierze przekonała nas tak naprawdę do podpisania umowy z firmą ATOF jakość strojów, które zostały nam zaprezentowane, materiału oraz szycia tutaj tak naprawdę, co w moim mniemaniu jest ewenementem w skali krajowej, ponieważ tego typu jakościowo stroi u nas w kraju ja do tej pory jeszcze nie znalazłem. Żadnego złego słowa nie słyszałem, także wszyscy zadowoleni, ciężko pracują. Same pozytywy. Tylko grać. Mamy małą roszadę w klubie. Następuje zmiana na pozycji silnego skrzydłowego. Milan Majsterowicz za porozumieniem stron rozwiązał z nami kontrakt. A my z Milanem. Odbyło się wszystko, tak jak powiedziałem, za porozumieniem stron. Podczas negocjacji udało nam się pozyskać nowego zawodnika. Jest to zawodnik, który od piątku pojawia się w mediach, Igor Zajcew. Miał dzisiaj być z nami na konferencji. Niestety lot z Dniepropetrowska został opóźniony o 1,5 godziny, co skutkuje tym, że nie załapał się na lot z Kijowa do Warszawy. Dopiero wyląduje o 18:30, więc zapraszam na Wicherka. Tam będzie można już zobaczyć nowego zawodnika i wszystko chyba tak naprawdę w związku ze zmianą. Proszę? Zajęcia rozpoczną jutro, proszę. To zależy tak naprawdę od przebiegu badań wszystkich. Jeżeli uda nam się zorganizować wszystkie badania przed treningiem, to zacznie od jutra. Jeżeli nie uda nam się zorganizować wszystkich badań, to od środy zacznie. O ile oczywiście przejdzie pozytywnie. Ten lot nam trochę pokrzyżował plany, bo było wszystko zaplanowane, a niestety w czasie trzeba było przekładać takie formalności. Czyli na 100% jest zawodnikiem, czekamy na rozmowę. Kontrakt mamy podpisany, z Milanem Majsterowiczem mamy podpisane rozwiązanie, więc sprawy formalne są zakończone. Jeszcze jest jedna sprawa formalna, numer przejmie w Milanie, czy jeszcze nie rozmawialiście na ten temat? Bo stroje się drukują na Wicherka, mają być to. Czy wiemy, z jakim numerem będzie występował? Niestety nie. Ale dobre pytanie. 14. Ale to tylko plotka. Nic oficjalnego. Ja tylko o sztab szkolenia bym chciał zapytać, czy na jakim etapie on jest przygotowań, bo wy macie już kilka tygodni w kościach, a jak wygląda sprawa u Igora? Czy on cały czas był, gdzieś się przygotowywał, trenował, jest gotowy? Jeżeli Igor przejdzie wszystkie badania pozytywnie, a taką mamy nadzieję i nie podejrzewamy inaczej, nie wiem, czy Państwo wiecie, on był w ciągłym treningu, ponieważ był na Eurobaskecie z drużyną Ukrainy i to grywał tam regularnie po 20 minut, także na pewno jest zawodnikiem, który jest w tym momencie dobrze przygotowany i tak w takim żargonie nie jest jakiś zapuszczony, prawda? On sobie nie odpoczywał w wakacje, tylko ciężko pracował razem z kadrą. Rozumiem, że trener Kamiński wypatrzył zawodnika, tak można wnioskować? Tak jest, trener Kamiński obserwował, wypatrzył go na Eurobaskecie i tak naprawdę to trener Kamiński dał nam tu informację, gdy już wiedzieliśmy, że będziemy rozmawiali z Milanem, że Igor jest dostępny i jednocześnie zaczęliśmy z nim rozmowę. To już kadra będzie zamknięta całkowicie, jak już dojdzie Zajcew? Na razie nie planujemy żadnych zmian, aczkolwiek wiadomo, że w sporcie wszystko jest dynamiczne i
będziemy obserwowali przede wszystkim nasz poziom sportowy. A dalsze decyzje będziemy w czasie rozwoju. Cel drużyny już możemy zapytać. Oczywiście. Cel na najbliższe lata, tak chcemy, jak już w ostatnim roku, jest to minimum 6 miejsce. Uważamy, że to jest dobre miejsce przy tym budżecie, który jest u nas, ponieważ ten budżet jest tak naprawdę podobny jak w zeszłym sezonie, jak w ostatnich latach i uważam, że to 6 miejsce przy tych pieniądzach, którymi dysponujemy, jest to dobre wyzwanie dla nas oraz dla klubu. A jeżeli się uda, to wiadomo, że my będziemy walczyć o wszystko. Nie ma u nas elementu zatrzymywania, wręcz jest wielka stymulacja zawsze, jeżeli poczujemy tak zwaną krew sportową, to chcemy jak najwyżej walczyć. Aczkolwiek muszę trochę stopować też te nadzieje, ponieważ w tym roku europejskie puchary będą też dla nas pewnym obciążeniem, pewną nowością i też jestem ciekaw, jakie doświadczenia w związku z tym zbierzemy, więc ten poziom tolerancji sportowej mamy wyższy w tym sezonie tak naprawdę. Jak sobie drużyna fizycznie poradzi, bo tam ten napięty jest ten terminarz, jest tyle spotkań na przełomie października, listopada, że koszykarzy chyba do 12. Jest 12, na pewno każdy dostanie swoje szanse, zarówno młodzi zawodnicy będą mieli tych szans w tym sezonie na pewno dużo, ponieważ nie było chyba takiej sytuacji jeszcze, żeby praktycznie cały sezon grać środa, sobota czy niedziela. I no, to jest tylko sport, wiadomo, że mogą się pojawić jakieś drobne urazy, jakieś, miejmy nadzieję, tylko lekkie kontuzje, oby ich w ogóle nie było. Ale przy tak intensywnym i takim napiętym kalendarzu to wszystko jest możliwe tak naprawdę. Też będzie to dla nas duża lekcja, jak sobie z tym poradzić. To ja może zapytam Panie Prezesie, jak wyglądał proces rozwiązywania kontraktu z Milanem? Czy to było proste, czy mieliście taki zapis w umowie, że możecie rozwiązać w każdej chwili w razie problemów, czy tam trzeba było na przykład Milanowi może wypłacić całą pensję, bo czasami też takie kontrakty się podpisuje, takie gwiazdorskie, jak to wyglądało? Tutaj mamy zawarte w porozumieniu stron też tak naprawdę zakaz informowania, bym powiedział, o szczegółach tego rozwiązania. Milan nie miał okazji u nas pokazać się tutaj bardzo od strony sportowej, aczkolwiek ja bardzo chciałem, żeby on z nami jak najdłużej został, bo pamiętam go 2 lata temu, jaką wartością był dla Trefla Sopot i wierzę, że tak doświadczony zawodnik tym doświadczeniem by nam wiele pomógł. Życie podyktowało inaczej, doszliśmy do porozumienia stron. My, jak wydaje się, że on również rozumiemy całą tak naprawdę sprawę i jeżeli udało nam się dojść do porozumienia stron, to znaczy, że obydwie strony tak naprawdę osiągnęły jakiś konsensus przy podpisanym kontrakcie, więc ja uważam to za duży sukces. Jak zawsze, że nie kończą się pewne rzeczy w sposób inny, tylko bardzo cywilizowany, jakie porozumienie stron jest. Znaczy ta tajemnica obejmuje też przyczynę, mówię taką konkretną przyczynę, konkretną kontuzję, rodzaj tej kontuzji, czy tu wszystko obejmuje tak naprawdę. Tak jest. Tutaj myślę, że Milan, bym powiedział, będzie w stanie jeszcze grać w koszykówkę i nie zdziwiłbym się jeszcze, jak w tym sezonie gdzieś w którymś zespole jeszcze usłyszymy, że Milan zagra. A jaką prezentację szykujecie zespołu na Wicherku? Czy to będzie coś takiego z pompą, czy na razie spokojnie? Bo też wiadomo, że ta hala nie na wszystko pozwala, prawda? Czyli szczególnie oświetlenie na przykład. Hala jest bardzo dużym ograniczeniem tak naprawdę dla nas. Ela tutaj ma bardzo dużo pomysłów i tak naprawdę co roku bardzo mi jest szkoda, że wiele z tych pomysłów muszę odrzucić ze względu na ograniczenia, jakim jest obiekt. Ze względu na ten, więc jakąś ciekawostkę mamy w tym roku, która powinna utrakcyjnić nam bardzo mocno prezentację, ale no, fajerwerku bym się nie spodziewał. Wierzę, że jeżeli będzie nowy obiekt, to w tym obiekcie zrobimy super show, bo na to już pomysłów mamy bardzo dużo.